Siemanko, jestem Lucek, witam Was na kolejnym odcinku z modelarstwa. Dzisiaj zapowiem ciekawą rzecz odnośnie tego, kiedy moja seria z modelarstwa będzie kontynuowana, bo przez okres lata, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i myślę, że w połowie października, do połowy października będzie ta seria wstrzymana. To znaczy, będę dalej się zajmował modelarstwem, ale moje postępy w pracach będziecie mogli obserwować na Instagramie. Co oznacza, że ten model, który teraz składam, jest takim ostatnim modelem konkursowym dla Was. Później te modele będę troszeczkę inaczej dla Was rozdawał, ale to jeszcze przemyślę temat do gdzieś tak około października. Dlaczego przerywam serię taką stałą na moim YouTubie? Dlatego, że chcę teraz troszeczkę skupić się ku rzeczom, które powinno się właśnie wykonywać w lato, czyli jazda rowerem, gdzieś tam jakieś wyjazdy, różne meetupy, różne meetingi związane z motoryzacją. I modelarstwo chciałbym zostawić na zimę, kiedy wieczory są dłuższe, kiedy spędza się więcej czasu w domu i wtedy, kiedy powinniśmy więcej zajmować się tego typu rzeczami. A kiedy jest ładna pogoda i powinniśmy wychodzić na zewnątrz, no to myślę, że siedzenie w domu i bawienie się tymi modelami, co jest bardzo odprężające, no raczej troszeczkę nie pasuje z tego względu, że powinniśmy korzystać jednak z tej ładnej pogody. Ale to nie znaczy, że siedziałem przez ten tydzień bezczynnie i nic nie robiłem. Przez ten tydzień zrobiłem sobie kilka rzeczy. Przede wszystkim musiałem zeszlifować całą farbę, cały lakier, który ostatnio, no troszeczkę jak widzieliście, mi nie wyszedł. I musiałem wszystko zrobić od nowa, czyli pomalować cały model. Najpierw musiałem tą całą farbę, nie tylko farbę, bo głównie lakier, zetrzeć i później pomalować model od nowa. A następnie, no co, pomalować lakierem i tak to teraz wygląda. Nie wiem, czy wygląda ładnie, czy nieładnie. Jeszcze parę rzeczy będzie można tutaj poprawić. Myślę, że będzie jeszcze polerowanie. Także tak to wygląda. Myślę, że bardzo fajnie, dużo lepiej niż wtedy, to zdecydowanie. Kokpit jest już przyczepiony. Spód jest już zrobiony, więc w zasadzie co, no mógłbym połączyć to wszystko ze sobą i właściwie koniec modelu. No ale nie zupełnie, bo mam taki jeden problem, jeśli chodzi o spód. Zgubiła mi się końcówka układu wydechowego i już kombinuję nad czymś, co mi to zastąpi. Myślę nad czymś takim, przeszlifuję tą końcówkę i może uda się to jakoś fajnie połączyć, mam nadzieję. To jest jakiś kawałek plastiku, jakaś taka rurka. Tak wygląda układ wydechowy, to powinno być jeszcze pomalowane w chromie, ale no wyszło jak wyszło. Teraz musiałbym to, no tutaj nieźle się naćwiczyć, żeby to pomalować w jakimś ładnym chromie. Ale myślę, że wygląda i tak ciekawie. Tutaj dodałem smoka, czyli takiej farby, która nadaje odrobinę starości do naszego modelu, do tych takich elementów. I kokpit, przyczepiłem kokpit, dzisiaj dosłownie przyczepiłem kokpit. Tak on wygląda, myślę, że kokpit wyszedł mi bardzo fajnie, jestem zadowolony z tego modelu, chociaż bałem się, że nie wyjdzie mi karoseria. No i co do karoserii, to tutaj mamy jeszcze parę rzeczy do roboty, bo raz, że trzeba to wszystko wypolerować moimi preparatami do polerki, a dwa, że trzeba oczywiście przyczepić tu wszystkie światła, tak, oświetlenie z tyłu lampy, tablice rejestracyjne, takie drobne detale, ale uwierzcie mi, te drobne detale mogą naprawdę rozpierdzielić cały model. Dosłownie. Ja już miałem kilka takich sytuacji, że te końcowe etapy totalnie... Sorry, tam kompresor jeszcze się... Te końcowe etapy naprawdę mogą totalnie zrujnować całą zabawę. Więc na tym będę musiał się troszeczkę skupić, a poza tym jeszcze lakier musi kilka dni poleżeć, żeby się utwardził, nie? Żeby był już całkowicie utwardzony. No i później będę to wszystko łączył do całości i myślę, że rozlosujemy jakoś wśród widzów, wśród patronów na Patronite ten model. Myślę, że będzie ciekawie. Także w przyszłym tygodniu będzie już ostatni odcinek z, można powiedzieć, tego sezonu modelarstwa, a przyszłe odcinki będą się pojawiać już gdzieś tak w okolicach
w okolicach października, listopada, no myślę, że już październik to już będą takie pogody, że będzie i dzień krótki, i będą już dłuższe wieczory, więc będzie można więcej czasu spędzać, będzie trzeba więcej czasu spędzać w domu i będzie można się więcej skupić na tym modelarstwie. Moi drodzy, tak to wygląda. Bardzo was proszę, abyście udostępniali to wideo do osób, które chciałyby się zainteresować modelarstwem. Kliknijcie przycisk share, czyli tam udostępnij na dole, gdzieś tam na YouTubie. Bardzo was o to proszę. Muszę wam powiedzieć ciekawą rzecz na temat aerografu, bo od jakiegoś czasu się żalę, że mam problem z jego czyszczeniem. Sprawa jest troszeczkę ciekawa, ale to może odsunę, żeby mi się tu nic nie pobrudziło. Miałem taką sytuację, że coś czyściłem i skapnęło mi na model i musiałem od nowa coś tam robić. A właśnie też śmiać mi się chce, bo oglądam czasami filmiki, gdzie ludzie też bawią się w modelarstwo i gościu czasami mówi, że doprowadza go to do szaleństwa, jak coś mu tam nie wyjdzie, bo się starasz nad czymś, robisz coś dłuższy czas. Ja go doskonale rozumiem, bo wiem jak to jest. Jak ci coś nie wyjdzie i potem musisz wszystko robić od nowa, a w dodatku ja robię taką stałą serię dla moich widzów, no i pokazuję też takie moje wpadki różne, tak? I tam to się może też słabiej oglądać i dlatego chciałbym taką przerwę zrobić w modelarstwie z takiej stałej serii u mnie na kanale, żeby poćwiczyć troszeczkę nad tymi technikami, żeby je wymasterować przez ten czas, ale też będę się tym zajmował w takim wolnym czasie, jak będą jakieś brzydkie pogody i będę to sobie robił. Z tym, że moje wszystkie progresy, tak jak wspomniałem, będą gdzieś tam na Instagramie, tak? Jeśli chodzi o aerograf, to muszę wam coś pokazać ciekawego, bo tutaj mamy dyszkę. Ja zawsze czyściłem w tej dyszce ten element i się zastanawiałem, no kurde, wyczyściłem tak fantastycznie ten element, co się dzieje, że dalej mi nie chce przepływać farba. I okazuje się, że tutaj w środku, że tak, tutaj prawdopodobnie przepływa farba w tą dyszką, nie wiem czy to widać. O, tą dyszką przepływa farba, a tutaj jest jeszcze oddzielne kanaliki są, gdzie przepływa powietrze. I dopiero jak to wyczyściłem bardzo dokładnie, to ta farba już każda zaczęła fantastycznie lecieć, czy to Vallejo, czy to Tamiya. I po prostu odetchnąłem z ulgą, bo już naprawdę się na ten aerograf wkurzałem na tyle, że chciałem po prostu kupować sobie puszki z farbami i malować to sprayami. Było, podejrzewam, że byłoby mniej problemu. I zresztą, jak wy zaczynacie sobie jakieś tam prace z modelarstwem, zabawę z tym, to też wam polecam właśnie zacząć od puszek. Ja zaczynałem od puszek. Pierwszy model właśnie tak zrobiłem, wyszedł mi bardzo fajnie. Z daleka sobie pryskać małymi ilościami farby, super. Super to może wyjść. Można się szybko nauczyć właśnie zabawy z malowaniem. Malowanie to jest największy chyba problem z tym modelarstwem. No i dokładne klejenie też tutaj gra dużą rolę, bo możemy wszystko spieprzyć. No i to chyba wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Za tydzień jeszcze ostatni odcinek, gdzie już tak finalnie powiem o tym, jak to będzie wyglądało. Jeszcze przemyślę co i jak. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.